witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Wiola, a Wy znajdziecie się właśnie na moim kanale. Tutaj przed nami jest jezioro Saldak, najgłębsze jezioro w Turcji. A znaleźliśmy tutaj właśnie z całą wycieczką zorganizowaną. Potem wybieramy się do miejscowości Pamukkale, gdzie mają być źródła termalne i jakiś basen Kleopatry. Widziałam to tylko na zdjęcia, wyglądało to tam sympatycznie, więc pomyślałam sobie, że może my tam się wybierzemy. Z naszego hotelu naprawdę jest kawał drogi, bo wstaliśmy dzisiaj o 3:00, wyruszyliśmy już o godzinie 4:00, a tu na miejscu jest godzina... Poczekajcie, żeby udowodnić, jest godzina... No przed 10:00, nie wiem czy to widać. Jeżeli miałabym to teraz znowu już zrobić, to nie porwałabym się na taki wyczyn, ale zobaczymy jak będzie jeszcze potem kawałek dalej, bo dla samego jeziora no, widok jest przepiękny, fantastycznie, tylko tutaj będziemy niecałe 40 minut, a potem wybieramy się w dalszą podróż i mam nadzieję, że ta dalsza część jakby spełni moje i może i Wasze oczekiwania, bo chciałam faktycznie zażyć i tych jakby zdrowotnych, termalnych kąpieli. No i przy okazji zobaczyć sobie coś nowego w Turcji, nie tylko tą turecką rivierę, którą raczej my znamy właśnie z takich typowo stricte wypoczynkowych miejscowości, ale też właśnie pojechać kawałek w głąb kraju i zobaczyć co Turcja ma jeszcze dla nas do zaoferowania. Słoneczko tak się bawi? Mówi, że woda jest brutalnie zimna. Czyżby? Bardzo lodowata. Więc lodowata. Może to jest normalnie termy. Może to jest. Tak cieplutka, to jest tak lodowata. No tak, a poczekaj, weźmy sobie zaraz. A przytrzymaj mnie. Ja sobie to zobaczmy. Czy lubię przesadzać, bo może tego jeszcze nie wiecie, ale moja lepsza połowa jest pod takim wyglądem bardzo zmarszczukiem. To już bardziej ja mogę takiego znaleźć i ocenić, ale na razie. No. Dobra, ręką tego nie ocenisz, tyle Wam powiem. Poczekajcie, sobie wezmę laczuszki. Już mam trochę katar generalnie od klimatyzacji i takich innych rzeczy. Więc to będzie czyste poświęcenie, bo pewnie się rozchoruję jeszcze bardziej. No nie jest zbyt ciepło. Co Wam powiedzieć, faktycznie może jest dużo cieplejsze. Ale to chyba nie można się kąpać, bo jest tylko ogrodzenie tam do pewnego miejsca, zobaczycie sobie tutaj. I to jest koniec. Tak w sumie nie do końca jest to zrobione jakoś... To nie ma leszaków, wtedy nie ma nic, jest tylko czyste jezioro. Tam już dostaliśmy ochrzan, że próbowaliśmy dronem wystartować, więc... no niewiele z tego wyjdzie. No i co? Może gdzieś tam w innych częściach, ale to tutaj jest jakby pewnie stricte turystyczne. I szkoda, bo nie ma ludzi, nie ma nikogo, a fajnie było sobie takie zrobić tutaj jakieś ujęcie dookoła dronem polatać. No ale ja jeszcze nie wiem ile z tego wyszło. Wy się przekonacie razem ze mną. Ja trochę szybciej od Was, bo ja będę montowała ten film, więc ja się przekonam szybciej. Tak? Może o takiej godzinie 12, 13, 14, 15, żeby była ta woda cieplejsza, może by się już nagrzała, nie? Ale no co, jest w sumie początek października. No to jak na taką pogodę, to i tak, że można wejść... Kurczę, osa! Że można sobie wejść i zamocić nogi, to fajnie. Bo w przypadku Polski możemy tego raczej byśmy nie oświadczyli. W sumie oświadczyliśmy też tylko przy ładnej pogodzie, a znać ładną pogodę też w takim okresie w Polsce nad i lecę morzem. Na słońce. Tak. No. taka miała być przebitka, taką sobie mój pancio wymyślił przebitkę, że pokażę Wam słońce. Jest! Uwierzcie, jest słońce! Nie tylko chmury i deszcz, ale jest słońce! A tak na krótko, prawda, tylko nadmienić, że jesteście z nami tylko dzięki życzliwości paru Polaków, którą tutaj poznaliśmy i ich życzliwości, którzy udostępnili nam powerbanka, bo wczoraj naładowałam, pokazywała bateria pełna się do kamery,
ale nic z tego nie wyszło. Wychodziłam z pokoju z pustą kamerą. Potem byliśmy na śniadaniu w tureckiej no, restauracji. Nie, w tureckiej restauracji. I prądu nie mieli. A czyli nie, żeby nie mieli w ogóle, ale w kontakcie nie było prądu. Bez oddechu. Bardzo odżywcze dla skóry, może trochę odmłodnienie. Zobaczymy. Pytajcie potem znacie później, czy faktycznie coś moja skóra odmłodniała albo pojaśniała. Ja postaram się dla Was pięknąć, ale głównie dla siebie i widzimy się potem. Amfiteatrum, nie jesteśmy wpuszczeni, bo jakby nie wiem, czy to generalnie jest ta część, czy po prostu coś zrobiliśmy, ale chociaż jakąś tam część tylko mogliśmy zobaczyć sobie, muzeum, które tutaj w tym momencie jest darmowe, idziemy szukać szczęścia dalej. To jak się wchodzi takie błotne, to jest ten, to jest taki bardzo tak. Po tym tempem to tak średnio. No. Potem idzie, ale boli. Dobra, dobra. Cyk, cyk, cyk. I teraz tak, ten basen, czy tam gdzieś dalej sobie idziemy? Tamte są ładne. Tam, nie? No. Nie ma. Znaczy, na dopiero byśmy zjechały. No. Dobrze by było z wyjścia. No. Ale jak tam jest niebiesko, to jest piękne tam, nie? O Jezu, myślałam, że coś tam jest, bo nie mogli pójść. Niestety. Ojej, jakiś muteczek. Pięknie. No, widoki są rewelacyjne. To trzeba im oddać, nie? Jakby solna grota, co? Jest takie no, wrażenie. A to całe wszystko jest wapń. W ogóle. Jezu, niż ty. Pod prawem do wszystkich narządów. Ała. Papież bądź. Tak się mówi. Ale tam ile jest zejść. To są naprawdę przejrzyste aż. Uuu, ale zimna. No. Zimna woda? Czy no chłodniejsza niż na tych termach, nie? Tym razem było w czerwonych źródłach. No, wodę tutaj nie nazwałabym czerwoną, ale jest cieplejsza niż tam, gdzie byliśmy. I ponoć ma jakieś takie fajne zdrowotne właściwości również. Fajnie działa na reumatyzm, nie tylko. Zawiera wiele pierwiastków, które jakby fajnie działają na skórę. Ale naprawdę woda jest gorąca. Mamy tutaj do dyspozycji kilka basenów. Tu jest najgorętsza. Z kamieniem u góry. Potem to mamy
fajnie, również ciepła, ale jednak chłodniejsza. A na tym końcu jest lodowata. Ja lubię swoją dupkę w ciepłym umoczyć, więc na razie korzystam z tych ciepłych źródełek. Bye. Z wami już po wczorajszym dniu pełen wrażeń i wycieczek. Wróciliśmy do hotelu o godzinie 24, więc nie było nas około 20 godzin w hotelu, co z jednej strony jest w porządku, bo zwiedziłam, jakby widziałam fajne miejsca, aczkolwiek czas trochę zmarnowany, bo jeżeli ktoś lubi zwiedzać i wycieczkować się, po prostu poznawać nowe miejsca, to jakby okej. Ale dla osób takich jak my, które po prostu lubią leżeć na leżaku z drinkiem, pod palemką, przy basenie, to jakby nie do końca, bo dzień intensywny, nie odpoczęłeś, dzień naprawdę minął. Dzisiaj tak staliśmy jak nigdy, bo dość wcześnie po wczorajszym poszliśmy spać i ja już stałam chyba w 7:30. Mnie ktoś obudził? Kaspra, no niestety, co mógłby ukrywać, ktoś obudził, nie wiem, chyba obsługa albo chęć pójścia na siłownię, taka wzmożona, że mówi, że od rana pójdziemy, ale jakoś to się jeszcze nie zdarzyło, bo rano u nas nigdy nie nastawało, aż do dnia dzisiejszego. Aż nie wiem, co mam z tym czasem zrobić, bo tak się nie budzimy tutaj. Ale mamy jakieś tam ostatnie dni przed nami, więc chcemy je teraz wykorzystać na czym? Relaksowaniu się. Na relaksie, no, dokładnie. Na relaksie, na leżeniu, na porobieniu w sumie trochę niczego i odpoczęciu, żeby za chwilę wrócić do tej pewnie już w tym okresie ponurej rzeczywistości, deszczowej przede wszystkim i chłodnej, to jakby na pewno. Jestem teraz jako ciekawa, czy już od października będą jakieś te, wiesz co? Weihnacht Markt, pierdołki świąteczne. Tak, te wszystkie rzeczy świąteczne, czy już będą w sklepach. Strzelam, że tak? Zakład? Nie. Bo pewnie bym wygrała tak od października. No na to wszystkie osoby zaczynają być wyciągane. A słyszę jeszcze wcześniej. No i co? Czy poleciłbyś tą wycieczkę? Nie. No ja też tak słabo. A czyli powiem tak. Jeżeli lubicie takie rzeczy tego typu, to lepiej sobie wziąć auto i samemu pojechać. Fakt jest taki, że rodzina z dziećmi, no to w ogóle nie polecam. Troszkę. Bo podróże spędziliśmy w jedną stronę 5 godzin? Spokojnie około 5 godzin, a jakby liczyć, że była tam przerwa na tankowanie, na śniadanie i na degustację win, o której nawet mnie nie wspominajcie, to na samym miejscu byliśmy od 4 rano o godzinie 13? Jakoś tak, nie? Tak, 13 było. Tak, ale byliśmy dopiero o 13. Więc przede wszystkim najważniejsze jest to, jeżeli chcecie mieć czas dla siebie i go sobie spędzić tak, jak macie ochotę, to nie jedźcie na wycieczkę zorganizowaną. Kupcie sobie auto samemu i sobie ten czas jakoś sami ogarnijcie, bo wszędzie było biegiem. I chciałam wziąć kamerę i sobie na spokojnie jakoś ponagrywać. To nie dość, że cała grupa ludzi gdzieś tam z nami się toczyła, to jeszcze pół godziny tu, pół godziny tam, dwie godziny chyba na Pamukkale, a to naprawdę było mało w sumie, bo było dużo rzeczy do zobaczenia. Wszystko po prostu biegiem. Beznadzieja straszna. Samo miejscowość, jakby miejsce, tak polecam bardzo, ale może to sobie jakoś inaczej zorganizujcie, a nie w taki sposób jak my. Cenowo powiem wam, że chyba nawet taniej albo to samo, bo na pewno nas wyszła wycieczka. Jaka? Własnym samochodem. Mieszka własnym samochodem, a jedzenie
było tak złe, że gorszego już dawno nie jadłam. I o ile już mogę było stwierdzić na ten moment, że jedzenie w naszym hotelu mi nie smakuje. Nie wiem, czy jestem wybredna, czy po prostu jest jak jest. To tam była katastrofa. Ale to nie tylko, że ja to powiem, ale raczej wszyscy, którzy tam byli z nami. Z nami byli. No, więc na pewno nie jest warte, żeby dodatkowo płacić za śniadanie, obiad czy kolację w tej cenie, bo naprawdę jakąś fajną kanapkę czy tam cokolwiek możesz wyrwać gdzieś po drodze w dużo, dużo, dużo niższej cenie. W ciekawszym miejscu. W lepszym miejscu to przede wszystkim i mówię, nie bierzcie. Już to chyba był ostatni raz, kiedy na taką wycieczkę zorganizowaną się wybraliśmy. Pomijając. Całodniową. Całodniową. Bo z takim statkiem, jakieś tam wycieczki jeepem czy czymśkolwiek takim na parę godzin, jakby spoko. Bo na razie jakoś nigdy z tym problemów nie mieliśmy. Ale taka całodniowa wycieczka gdzieś tam, to jakby pierwszy i ostatni raz. I a propos jeszcze, tak tylko wrócę, beznadziejności tej sytuacji, jeżeli o jakiej teraz mówię, czy było, że wycieczka zorganizowana jest złym pomysłem po prostu, to jeszcze wstaliśmy, mieliśmy wycieczkę planowaną na godzinę 4:15, autokar był już 3:45, okazało się po prostu, że kierowca tak gnał. Pierwsze osoby, co jest niewiarygodne, wsiadały już o 2:30 i o tej samej godzinie były potem w hotelu. Więc wyobraźcie sobie 24 godziny, z czego tak naprawdę w jedną, w drugą stronę około 9 czy tam 8 godzin, czy nawet 7 jesteś po prostu w... bo nie wiem w sumie do końca ile tam oni jechali, ale tak 7 godzin w jedną stronę w busie, drugą stronę 7 godzin w busie, gdzieś tam tylko krótkie, szybkie wypady pomiędzy, nie jest tą fajną sprawą. I najgorsze było w tym wszystkim to, że jak rozmawiałam właśnie z ludźmi, to autokar, kierowca gnał, więc był pół godziny przed czasem, a my wychodząc, no niestety nie wyrobiliśmy się tak szybko, więc wyszliśmy z pokoju dopiero o 4:00, bo potrzebowaliśmy jeszcze tych 15 minut. To kierowca w sumie był zły, że tak długo musiał czekać. Wow. No okej. Tyle co chciałam powiedzieć jeszcze. A... no jedynym też co, może nie, też, no nie, nie jedynym, bo jednym z rzeczy, które były fajne, albo które jakoś, jednym rzeczy, którą w sumie dzięki którym jakoś miło wspominam tę wycieczkę, to są głównie ludzie. No naprawdę spotkaliśmy fajnych ludzi, pośmialiśmy się, było sympatycznie i to dzięki w sumie nim jakoś ten czas, ta podróż minęła. Długa i żmudna, ale jakoś dotarliśmy do końca. Naprawdę z całego serca nie polecam. A jeszcze jedna rzecz, sprawa jest taka. Sobie wycieczkę zamówiliśmy. Miało wyjść 30 czy 40 euro za osobę. Początkowo, bo tak widniało w internecie. Natomiast cena, jaką zapłaciliśmy już końcowo, bo pani z bojara podróży, czyli bo pani, która jakby tą wycieczkę nam organizowała, notabene Polka, suma summarum musieliśmy zapłacić dwukrotnej za osobę. Więc nie do pomyślenia jest dla mnie to, że w internecie jest co innego, a docelowo otrzymaliśmy też zupełnie co innego. W internecie widnieje, że na przykład za śniadanie i obiad jakby są wyliczone w cenę. Kolację okej, trzeba było sobie kupić samemu, a na końcu okazało się, że 40 euro jest bez niczego, 50 z obiadem, 60 z śniadaniem, obiadem, kolacją. No i jeszcze, że za basen Kleopatry trzeba było dopłacić, początkowo było, to mnie też bardzo wkurzyło, miałoby 10 dolarów za osobę, a 6 euro. Końcowo okazało się, że jest to 10 euro, a nie 6, jak było mówione. Dużo, dużo drobnych jakby niedociągnięć, co sprawiło to, że suma summarum całość tej wycieczki okazała się może nie do końca katastrofą, ale
ale zrobiło się po prostu nieprzyjemnie. I mówię, tylko dzięki miłym, przyjaznym, sympatycznym ludziom jakoś ten czas w miarę spędziliśmy, a powinno być troszkę odwrotnie, to powinna być jakby wycieczka, zapewnić mi te super wrażenia i doznania, a ludzie tylko jeszcze dodatkowo umilić czas spędzony, o ile faktycznie z jakąś fajną grupą ludzi jedziesz, a było totalnie na odwrót. Chociaż dzięki Bogu, że ludzie byli w porządku, bo jakby i to było zjebane, to takie coś można tylko uznać za wierudną katastrofę. No ale tyle z moich wynurzeń, z tyle moich jakby uzewnętrznień. Musicie brać pod uwagę jakby wasze preferencje. Ja wam tylko mówię swoją subiektywną ocenę, bo obiektywna to ona na pewno nie jest. Mówię o swoich doznaniach i odczuciach, a na całą resztę musicie brać poprawkę, co wy lubicie, czy może faktycznie tak spędzany czas wam odpowiada, czy jednak jesteście takimi osobami jak my, które lubią sobie poleniuchować i spędzić czas na basenie, po prostu na chillaucie, czy jednak bardzo aktywnie wszędzie musicie się poruszać, wszystko zwiedzić dookoła, jakieś wszystkie zakamarki pozwiedzać, czy jednak jak my, słoneczko i plaszynk i smażynk. No dobra, to w takim właśnie teraz momencie, ładnym, zielonym klimacie, o godzinie i tak dużo za wczesnej dla mnie, nawet nie wiem, która jest u mnie, chyba coś już koło 9 się zrobiło, będę się z wami żegnać. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za wysłuchanie mnie i moich trochę ponurych, jakby było w tych okolicznościach, wynurzeń. I widzimy się w następnym vlogu. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Love you. Buziaki. Bye!